Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Wydarzenie, można powiedzieć, że nie tylko na skalę europejską, ale i na skalę światową. Polscy Samarytanie, człowieczeństwo, które oni pokazali na co dzień, chronili Żydów, chronili tych, którzy uciekali przed Niemcami, przed oprawcami, którzy nie mieli już donikąd drogi, którzy mogli zginąć w obozie zakłady, mogli być zastrzelonym przez każdego Niemca. What we have here is a record of human heroism, the ultimate sacrifice for the sake of humanity. Rodzina Ulmów, chcąc zachować życie swoich współbraci Żydów, sama je utraciła. Liczyło się człowieczeństwo oparte o głęboko zakorzenione chrześcijańskie wartości, o wielowiekową kulturę chrześcijańskiej Europy. Chciałbym wszystkim Państwu życzyć, nam wszystkim, żeby światło, jakie płynie z życia i męczeńskiej śmierci rodziny Ulmów, światło pokoju, światło nadziei i miłość, która jest mocniejsza niż śmierć, lęk i nienawiść.